Cześć, witam Was po raz kolejny na moim kanale. Jak wielokrotnie mówiłem, pisałem, jestem fanem literatury cyberpunkowej i postapokaliptycznej. Ja jakoś tak od zawsze te gatunki mi towarzyszyły, czy to w formie gier RPG, czy gier komputerowych, czy literatury. No, jestem wielkim fanem całej serii Metro 2033 jako takiego typowego przedstawiciela postapokaliptycznej Ziemi. Dodatkowo wszelkiego rodzaju cyberpunki, czy chociażby sędzia Dredd, czy Łowca Androidów. Te wszystkie filmy miały wpływ na to, jaką literaturę wybieram i w jakiej literaturze dobrze się czuję. Dzisiaj nie będzie typowej recenzji, ponieważ o tych książkach już pisałem. Te książki już miały swoje recenzje na Instagramie i na blogu i tam Was zapraszam, jeżeli chcielibyście o nich przeczytać. Natomiast tutaj chciałem Wam zaprezentować całą serię. Mowa oczywiście o serii Underground Franciszka Kotleta, wydane przez Silesia Progress. Zapraszam! W serii Underground ukazały się dwie książki do tej pory. Jest to Underground oraz Underground Rebelia. Obie te książki wydało wydawnictwo Silesia Progress. Obie dzieją się w Praga City, w mieście przyszłości w latach 2107 i 2108. Jaka jest Praga przyszłości? Praga przyszłości oddzieliła się po wojnie czesko-polskiej, którą przegrali Czesi, od kraju, wchłonęła najbliższe miejscowości i otoczyła się wielkim murem. Taki mokry sen obecnych polityków, tak czy polskich, czy amerykańskich. Oczywiście mur jest najeżony wszelkiego rodzaju detektorami, karabinami, tak aby oddzielić się od całego pozostałego społeczeństwa. Ale czy życie w Praga City jest... Czy w ogóle życie w Praga City jest na jakimkolwiek znośnym poziomie? Przewrotnie można by było powiedzieć: fajnie, miasto przyszłości, oddzieliło się, utopia, wszyscy żyją, wszystko jest fajnie, nowe technologie i tak dalej. Niestety, Praga City XXI wieku jest miastem o strukturze pionowej. Na samej górze znajdują się najbogatsi, jedyni, którzy mają dostęp do świeżego powietrza, do prawdziwego słońca. Później klasy średnie, niższe, które mają to ograniczone, no i jest cała reszta, która znajduje się na poziomie zero. I to są jeszcze ludzie, którzy żyją. Natomiast im głębiej pod ziemię do kanałów metra, tym gorzej. Aż do tak zwanych kanalarzy, czyli to już nieokreślanych jako ludzie mieszkańców dawnych praskich kanałów. Cała ta seria pokazuje, jak może zostać wypaczona kultura, jak może zostać wypaczone społeczeństwo. Chociażby w pierwszej części, w Undergroundzie, w pierwszej części, całość dzieje się w okolicach Bożego Narodzenia 2107 roku w Pradze. Co jest niesamowite, w tym czasie po ulicach chodzą półnadzy Jezusowie z workami dający prezenty. Więc to już widać, co się wydarzyło. Widać też, że religia i kultura zaczyna umierać. Natomiast w Undergroundzie Rebelii, która dzieje się w 2108 roku, dosłownie parę miesięcy po wydarzeniach z pierwszej części, po ulicach chodzą nagie zajęczyce z wetkniętym w tyłek ogonem i chłoszczą ludzi rózgami, a pomacanie ich po cyckach ma przynieść szczęście w nadchodzącym roku. Książki są pokrętne, bardzo związane z kulturą polską i czeską. Jest bardzo dużo nawiązań do Polski, chociażby z powiedzeniem na święte kości Lecha Kaczyńskiego oraz, że przyjaciel, bliski przyjaciel Wachtena, który jest głównym bohaterem obu części, jest Polak, który jako jedyny w Pradze serwuje prawdziwy bigos. Dla mnie to było takie oderwanie trochę od rzeczywistości, bo z jednej strony
Bardzo bliska nam fantastyka, czyli fantastyka środkowoeuropejska, tak naprawdę po sąsiedzku, gdzie jeszcze sam autor, Franciszek Kotleta, mieszka na pograniczy polsko-czeskiej i w młodości szmuglował papierosy przez granicę, jak sam o sobie mówi. Więc wszystkie nawiązania są nam bardzo bliskie. Czyta się to jak naszą polską literaturę. Okej, jestem fanem Pragi. To też bardzo, bardzo mnie jakoś przyciągnęło do tej serii i też spowodowało, że w ogóle po nią sięgnąłem, bo pierwsza książka wjechała u mnie troszeczkę w ciemno. Tytuł: rok 2107, czesko-polska wojna o Śląsk, Wielka Praga i cybernetyczne czarodziejki. To mnie do tego przyciągnęło. Już nawet nie chodziło o to, że to jest Praga, tylko cyberpunk, cybernetyczne czarodziejki i że jest tutaj jakaś zbrodnia. Tak się zakochałem w tej serii, że bardzo się ucieszyłem, gdy dowiedziałem się, że będzie następna książka. Co może was do tej książki jeszcze przyciągnąć, to postać głównego bohatera, detektywa Wachtena, ostatniego prawdziwego policjanta. Jak przystało na bohatera takiej powieści, jest typowym bohaterem. Może czasami nieobyty, może chamski, może pełen brutalności, co wielokrotnie daje się zauważyć. Natomiast z tak ogromnym poczuciem sprawiedliwości i tak ogromną chęcią wymierzenia tej sprawiedliwości, doprowadzenia do skazania i ukarania przestępców, że nie cofnie się przed niczym. To jest taki... Jeżeli oglądaliście kiedyś sędziego Dredda, to myślę, że detektyw Wachten to jest taki właśnie słowiański sędzia Dredd. Za wszelką cenę będzie dążył do wymierzenia sprawiedliwości. Nie cofnie się przed niczym. Sam główny bohater, jak wspomniałem wcześniej, pełen prostoty, nawet prostactwa i brutalności, jest postacią niesamowitą, gdyż jest piekielnie inteligentny, co w drugiej części przejawia się cytowaniem sztuki wojny Sun Tzu, którą niejako pochłonął podobno srając w kiblu. To są słowa bohatera. Oczywiście na swojej drodze spotka całą plejadę najróżniejszych bohaterów, z którymi się zaprzyjaźni, z którymi wejdzie w interakcję, którym będzie chciał pomóc. Oczywiście też będzie cała plejada antagonistów, którzy będą chcieli go zabić. Będzie w tej książce wszystko. Pościgi po metrze, pościgi samolotami, samochodami latającymi, seks, miłość, narkotyki, strzelaniny, zamieszki, rozruby. Wszystko, co tylko byście chcieli i czego byście się spodziewali po tego typu opowieściach, na pewno znajdziecie u Kotleta w serii Underground. Na mnie te książki wywarły niesamowite wrażenie. Naprawdę się świetnie przy nich bawiłem i właśnie takiej rozrywki trochę poszukiwałem. Nie skomplikowanej, wciągającej, z wartką akcją i fajnym pomysłem na fabułę. Jedyne, co mogę sobie życzyć, to żeby autor Franciszek Kotleta nie zamknął tej serii w tych dwóch tomach, a wręcz przeciwnie, zaczął pisać ich więcej i rozszerzył ten cały świat. Dziękuję wam, że ze mną tutaj byliście. Dziękuję za wysłuchanie mojej opowieści o serii Underground. Mam nadzieję, że niedługo zobaczymy się w następnym filmie. A w międzyczasie zapraszam was do wysłuchania po jednym rozdziale, albo fragmencie w zasadzie każdego pierwszego rozdziału z jednej i z drugiej książki. Zapraszam i do zobaczenia w następnym filmie. Franciszek Kotleta, Underground. U metro. Nie, tylko nie wysołe kiełbaski, wyjęczał Urban, kiedy dotarliśmy na miejsce. Patrzył przy tym na migający szyld, na którym pan kiełbaska tańczył z butelką keczupu, a z oddali obserwowała go nieśmiało pani musztarda. Jak tylko szyld błysnął, następowała zmiana i teraz pan kiełbaska trzymał w objęciach panią musztardę. Nie była to szkoła animacji wysokich lotów. Wręcz przeciwnie. Szyld celowo miał sprawiać wrażenie retro z poprzedniego wieku. Nigdy nie jadłem tego gówna. Cejnar splunął i podrapał się po nosie paznokciem małego palca prawej ręki. Miał za nim co najmniej stuletni brud. Gotowane ludzkie mięso jest zdrowe i ma prawie taką samą wartość kaloryczną jak wieprzowina. Ślizgacz wzruszył ramionami. Zapewne nazywał się inaczej, ale nikt tego nie wiedział. Wszyscy nazywali go po prostu ślizgacz. Nosił okulary w wielkich oprawkach i starał się robić wrażenie inteligentnego.
za to czasami dostawał od innych najemników w ryj. I znowu mógł udawać, że ma przewagę moralną. I robił to. Dopiero co powklejał sobie z powrotem zęby i zlepił szczękę, no bo miał ubezpieczenie w Gezie, w którym podobno przez 20 lat robił za ochroniarza. Miał gnojek szczęście. Możecie się na chwilę zamknąć? Odezwał się dron wielkości ważki, trzepoczący w niewielkiej odległości od nas. Głos należał do kapitana Adama. Pracował dla Agencji Bezpieczeństwa, która zapłaciła za nasz nalot na fabrykę podejrzaną o przetwarzanie ludzkiego mięsa. Chłopaki z bezpieczeństwa nie lubili brudnej roboty. Dlatego większość nalotów na terenie undergroundu była wykonywana przez najemników. Byli tańsi, a kiedy któremuś z nich coś się stało, pozostali kompanii dzielili się jego zarobkiem, który potem przepijali na jego część w barze Hemingway. To znaczy zazwyczaj. Bo gdyby trafiło na takiego zasrańca jak ślizgacz, to piłoby się za to, żeby spalił się w piekle zaraz po tym, jak stado diabłów wyrucha mu dupę widłami. Wachten, czy mógłbyś tych debili jakoś ogarnąć, żeby się tam nawzajem nie powyżynali? Brzmiał nadal głos z drona. Wzruszyłem ramionami, ale potem zdałem sobie sprawę, że mikrokamera drona rejestruje tylko część otoczenia. Co nie musi oznaczać, że również moją gębą, więc wymamrotałem chłodno, że spoko i wyciągnąłem spluwę. Była zdecydowanie najmniejsza ze wszystkich. Stary, dobry K-22 ze słowackiej fabryki broni Grand Power. Miał kaliber 0,22. Większość niedoświadczonych ludzi mogłaby go nie docenić właśnie z powodu pocisków małego kalibru. Ale kiedy wiedziało się, jak i gdzie strzelać, można było trafić człowieka równie niezawodnie jak z 9-milimetrowego Glocka. W dodatku miał magazynek na 10 nabojów i ryczał jak suka, której facet załadował po raz pierwszy w anal bez smaru. To był fragment pierwszego rozdziału książki Franciszka Koteta Underground, a teraz zapraszam Was do wysłuchania fragmentu pierwszego rozdziału z Underground Rebelia. Z kanałów. Postukałem w maskę i włączyłem noktowizor. Plusk. Może byś, patrząc na belcha stojącego po pas w cieczy tworzonej setki lat przez ścieki, mazut, brud, martwe szczury, ludzi i kto wie, co jeszcze spłynęło ze świata na górze, natychmiast minęła mi złość, że wydał z siebie ten zaskakujący i to najważniejszy głośny dźwięk. Ostrożnie wybadałem teren między nami, szukając solidnego oparcia. Poruszaliśmy się po jakichś starych rurach, pod którymi znajdowało się niepewne dno. Polak powoli opadł w dół, jak akcję Dezategu po tym, kiedy jego właściciel w tajemniczych okolicznościach opuścił ten świat. Może powinieneś mi pomóc? Warknął. Może powinienem pozwolić ci umrzeć za to, co dodajesz do bigosu? Uśmiechnąłem się, chociaż przez maskę ochronną nie mógł tego dostrzec. Na święte kości Lecha Kaczyńskiego. Czesi, wyżeście są a la blankciule. Zaklął po śląsko-czesku ziomek z Katowic. Ze względu na to, iż podczas II wojny o Śląsk Cieszyński załapałem trochę polskiego i śląskiego, języków wciąż używanych na pograniczu, domyślałem się, że mamy zostać czymś w rodzaju bandy kutasów, ale rękę mu podałem. Nawet gdyby mi nasrał na głowę, to i tak bym mu pomógł. Nie pozostało mi zbyt wielu przyjaciół w tym pieprzonym mieście. Podałem mu rękę i wyciągnąłem z tej śluzowatej brei. Ciemna, śluzowata gnojowica spłynęła po nim powoli. Na szczęście mieliśmy na sobie inteligentne, wodoodporne spodnie i kurtki oraz stare, ale cholernie niezawodne wojskowe buty ze sztucznej nanoskóry. Wiesz, że to śmierdzi jak twój sos grzybowy po warszawsku? Wiesz, że przegraliście wojnę Pepiki? Odpowiedział. Ale w tym momencie gdzieś w pobliżu odezwało się kolejne tuśnięcie. Od razu się zamknęliśmy.